Wchodzimy w tym momencie właśnie na antenę. Dzień dobry, radio z latem, RMF FM się kłania. Po tak, drugiej będzie u mnie 24. Halo? Halo, halo? Słucham? Coś wybuchło. Witamy was, ludziska, w kolejnej naszej audycji z gorących Stanów Zjednoczonych. Lipiec, dzień drugi. Mój Boże, ciekawe, czy będzie trzeci, czy dożyjemy trzeciego. Natomiast deszczyca niemiłosierna, no jak pech to pech. Dzisiaj 13 czerwiec, na początku palne dzień, a później kurczę, u nas jak nawiedziła deszczyca na święto wszystkich, to nawet w grach wszędzie pada, jak nie w Eurotracku, to i w farmingu. Kłaniamy się niziutko. I jak widzicie, dzisiaj nagrywamy, ponieważ akcja troszeczkę lepsza jest. Ostatnio nagrywamy to w poniedziałek, kiedy trzcinę sobie działaliśmy i naprawdę trzciny wyszło dużo. Co przez ten tydzień sobie podziałaliśmy, a właściwie to chyba jakoś nawet półtora tygodnia. Tam dwa tygodnie temu, nie wiem, dawno to było nagrywane. Przy okazji troszeczkę się tutaj podziało, mianowicie sporo nowych pól doszło, ale to na spokojnie wam zaraz wszystko objaśnię i pokażę, jak będę miał stówę. Bo mianowicie, jak widzicie, kosimy sobie sieczkarnią tutaj trawę, leci to na biogazownię, żeby pieniążki eleganckie były, bo no jak widzicie, co prawda mamy ponad 2 miliony, natomiast z kredytu mamy 2 miliony. Więc no, ja bym się obudził, że mamy tyle pijoczków. Ja nie widziałem tego, a skąd to? Zaraz właśnie wszystko objaśnię. Mamy tyle pieniążków, ponieważ no oczywiście codziennie dostajemy jakieś tam grosze. Dodatkowo ubrania za 400 tysięcy sprzedane. Dodatkowo ten skąd milion na ruchaj? Sorgo było sprzedane tam za 200 tysięcy. No i oczywiście tam resztę, co my wtedy sprzedawaliśmy. Czy coś jeszcze było to sprzedawane? Miód był jeszcze sprzedawany. Także ogólnie ludziska zarobiliśmy ponad no 2 miliony, można powiedzieć, że ta zima i tak dalej. Więcej te okolice. Od początku tam sprzedaży, no bo oczywiście jajka sobie w listopadzie sprzedawaliśmy. Później oczywiście tutaj między innymi właśnie sorgo. I no takie tam różne nasze pierdółki, co my mieliśmy do sprzedaży, tam wywoziliśmy sobie dużo owsu, ponad 200 ton również owsu mieliśmy, a teraz ile my będziemy mieć pszenicy, to nie pytajcie, chyba sieda się nam się zapchają. I ogólnie sytuacja wygląda tak, że właśnie tyle pieniążków mamy. Dużo było chyba przyspieszania. Chyba od razu wywoził na kolejowy. Tak jest, dużo było przyspieszania. I kurczę, no mamy tyle pieniążku, natomiast tutaj spokojnie. Dlaczego w ogóle 2 miliony mieliśmy kredytu, a no pól nam doszło naprawdę sporo. Łącznie nam doszło aż 7 nowych pól, 56-57 pola, które jak widzicie jest tutaj połączone według mnie, a według Jełopa jest tam od 30 do 30 czwórki, tam 5 pól aż jest połączonych, także też no tamto poletko naprawdę jest dosyć spore. Kolejne takie lotnisko na naszej mapie. Soje sobie zasialiśmy na naszym lotnisku koło Tomgospy na 38 między innymi. I tak to sobie wygląda, także soje będzie sporo i znowu będziemy mieć dużo pieniążków, no bo 2 miliony musimy sobie oddać. Przede wszystkim musimy sobie naprawić sprzęty, bo praktycznie większość nam zdycha. Także z chłopakami sobie zrobimy ewentualnie albo po tej akcji, albo jutro akcja tutaj, że tak powiem, no regeneracja ciuników. Wszystkie będzie trzeba sprowadzić pod warsztat, naprawić, nam wysłać na stację, zatankować, bo strasznie szybko nam tutaj schodzi paliwo. Tak samo szybko się psują te ciągniki, ale paliwo też w ogóle strasznie szybko. Tutaj bo tam ustawione jest, żeby szybko. No i bardzo dobrze, bo zawsze chociaż tam no, jest ciekawie, już nie raz nam tutaj zgadza, że była końcóweczka, wręcz i nawet to używano. Skończyło, tak jest, skończyło się paliwo, więc fajnie. No i właściwie tak to sobie wygląda, także no, przede wszystkim zmiany w polach tutaj, jeżeli chodzi o jakieś maszyny, to chyba bardzo się tutaj nic akurat nie zmieniało, nic takiego nie kupowaliśmy. No, hala. Hala, no właśnie, no bo my wtedy to chyba nie mieliśmy. Jeżeli chodzi tutaj o te winogrona, nie winogrona, to wszystko to tak, no tam to robiliśmy, jak już sobie nagraliśmy. W
Faktycznie, więc też wam pokażę, bo tutaj jak widzicie, no chwilę schodzi tą trawą, także dosłownie na momencie tepamy się na sady, wsiąść do pojazdu. Hala jest naprawdę dosyć spora, bardzo ładnie wygląda i tutaj te wszystkie maszyny odnośnie do sadu mamy. W hali również przytrzymujemy nielegalnie troszeczkę winogrona, natomiast tutaj Marihuany. jeżeli chodzi niebieska, jeżeli chodzi o przetwórstwa, olej słonecznikowy nam się już, słonecznik w ogóle nam się skończy, zarazem tworzenie oleju słonecznikowego nam się skończyło już, więc to wyłączyłem i sprzedaż będzie jakoś luty, marzec, największa będzie cena, a reszta no to nam się powoli, powoli tu przerabia. Doszło oczywiście oliwki ze zbioru. Natomiast no tutaj akurat w tym sezonie będziemy mieć winogrona, ponieważ no tutaj jest sporo zabawy z tymi sadami, musimy sobie no jest trochę dużo tej roboty, gdyż ponieważ dobra, już tutaj biorę ten ciągnik, gdyż ponieważ no to tam schodzi spokojnie z godzina dwie, żeby ogarnąć jedną czynność w tych sadach, więc no jest troszkę tego, no ale cóż. Dobra chłopaki, jeżeli chodzi tutaj o trzcinę, naprawdę dużo tego wyszło i oczywiście w tym sezonie również mamy tą trzcinę, tylko teraz jak robimy? Czy od razu gdzieś to sprzedajemy już na skupie, bo tam mamy naprawdę wielką kupę na burakach, gdzie oczywiście nam się to przetwarza no cukier. A jeżeli chodzi o akcję trzcina, 1 612 000 ton nam wyszło, także no myślę, że też będzie bardzo podobnie w tym sezonie. I czy właśnie Będziemy mieli. chłopaki sprzedajemy to od razu gdzieś na skup, wywozimy, czy co z tym? Nie wiem, ja bym to normalnie tam zawiózł na kupę, niech to się przetwarza, taś pociąg jeden ustawić i dupa. No to śmieciąg jest, tylko inna podjeżdżasz, także spoko. No wiadomo, dosyć wolno to nam się przetwarza, ale jako tako po japońsku, jeżeli chodzi właśnie I o. następnym razem gdzieś bym dał na jakimś polu to pole energetyczne, żebyśmy spróbowali No to tych pole stylów. też trzeba sprawdzić, Na te bo. deski czy coś tam, nie wiem jak to tam działa, ten tartak. No. Tutaj będzie trzeba to poogarniać jak najbardziej. Ile wy tam macie? Jełop 70. Nie, tu co to jest? A 90. dodatek to 77. 92% trzeba jechać chłopów szukać. To sobie. Spokojnie, niż połowę tego Gdzie? cypla się spotkamy. Nie, dojadę tam. No to spoko. No tutaj jakoś super nie sypie, ale no. Zawsze chociaż troszeczkę tej kieszonki będzie do sprzedaży. Mogliście tam zauważyć, ile mamy kompostu, to naprawdę jest ogrom. Trzcina cukrowa, to oczywiście będzie dalej full rozdrabniacz. Te wysłodki już nam się kończą i burak 50 ton. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o zwierzęta, już mało tam kostek, chyba 3 kostki zostały do żarcia owcom, więc to też skończą Bo niepotrzebnie były tamte sprzedane. i kaput, no, ale i tak się rozmnożyły już dawno temu, także na spokojnie znowu jest full. No, jeżeli chodzi w sumie o finanse, tutaj powinniśmy mieć, chociaż to jest aż lipiec, sprzedane produkty w kwietniu 500 000 zarobiliśmy, w maju 60, tutaj w czerwcu Dobra, kapi, 60, dawaj. lipiec 60, Orient hamuj. dobra. Lecimy, stóweczka, o, dużo tego nie będzie, ale zawsze coś nowego, trochę możemy się pobawić. Co tam chłopaki jeszcze w sumie można tutaj dodać? Jeżeli chodzi o zwierzęta, no to tak, owce będą oczywiście. Sypie się? Sypie się, dobra. Owce będą likwidowane. No i tutaj będzie trzeba chyba faktycznie za jakiś czas pomyśleć nad tymi krowami, żeby zwiększyć tą oborę. Z Tak, tym. większej już nie będzie. Nie. To jest największa. 45 już nie ma więcej? No na 80 jest na pewno. Bo tutaj 45 jest Nie, no to maksymalnie. Nie, na ile 80 tutaj na jest? pewno. Na 80 na 45. pewno jest. Patrzę. Są dwie obory na 80. Jedna ma robot paszowy, jedna nie ma. Na bank, bo ja u siebie na singlu to mam. To nie jest największa? Myślę, że my mamy No największą. gdzie? Co to jest 45 lufto? W 45 Polsce mało mają. trochę, A, na co? 80, no, No, przepraszam. to by trzeba było I to są właśnie to w przyszłości zmienić. dwie, jedna ma robot paszowy, czyli że tylko dodajesz siano, słomę i tak dalej, to ci samo miesza i rozdaje, a w drugiej po prostu trzeba normalnie paszowozem, nie? No to możemy wtedy za jakiś czas na no spokojnie te świnki sobie wprowadzić i wtedy z tym robotem na przykład, bo już TMR troszeczkę był tym kręcony i przez jakiś czas jeszcze będzie kręcone tym paszowozem, także później ten robocik ogarnąć i byłoby O, fajnie. ci powiem, że teraz jak patrzę, jakby się. Aha, bo to pastwisko ma. Ło, ja tego pastwiska nie widziałem. No. To duży. No by trzeba tą halę na kombajnie wywalić najwyżej, gdzie indziej dać.
O, to zobaczymy, ile by to gdzieś mniej więcej miejsca Na przykład zajęło. na tamtą gospę, na przykład tam, gdzie owce, na przykład, albo gdzie. Nie no, tam to gdzie, tam miejsca nie ma. Panie, jak tu teraz jeździmy? Panie, nie jedź pan tam prosto. Kurde, Od ona tamtej strony miejsca wciąż będziemy jechać. zajmuje. Oho, ho, ho, ho. No tu będzie trzeba coś pomyśleć ciekawego. Proszę pana. Bo nas Łodzera wyprzedzili. Oni tam mają teraz na 150 czy na ileś tą z modu. Ile? No tą nową, co teraz zrobili budowę. Ale bo są nie dwie. wyprzedzili nas w Sudreszcie. A nie, czekaj. Są dwie obory na Modhubie, bardzo podobne. Jedna jest chyba na 80 właśnie, a druga na 200 chyba nawet. Także oni mają tą na 80 teraz, na tej nowej gospie, nie? My Kurde, możemy masz w sumie z modów na 200 walnąć, nie? I ono jest na Można, Modhubie. no. A ona jest zautomatyzowana, czy nie? Nie, ale nie ma pastwiska. I krowy łażą w środku. W sumie jakbyśmy dali tą na 200, niezautomatyzowaną, to przecież poszłoby Dobra, dalej. panie, zawracaj. Raz przy razie Jeździło. będziemy jeździć. No, wtedy tak. No dobra, to obczajmy sobie ją. Obczajmy sobie ją i mniej więcej zobaczymy, jakby to tam miało wyglądać. Ja naprawiłem Jundira i mi nie przeszło to. O. To jest. O. Dobre, dobre pytanie. O, czemu mi się tam połowa nie załączy, nie wiem. No i tak to ludzisko sobie wygląda, no bo 2 tygodnie temu gdzieś było chyba ta ścina nagrywana już dawno temu, ale przez tydzień sobie nie graliśmy właściwie, wtedy jak były te egzaminy. No i teraz sobie tutaj troszeczkę już działamy codziennie praktycznie i na ostatnim, nie, 2 tygodnie temu dawałem save'a, bo ja gdzieś tak myślałem, że to no 300 godzin przebiliśmy, a wtedy patrzę, to już było 380 Zatankuj godzin. pojazd, proszę pana, proszę wsiadać tankowe. Czy co? 380 godzin było, a teraz kurde, pokaż to już pan. Mamy 400. Zatankuj pojazd. To nie widziałeś Orio? No nie widziałem, teraz dopiero patrzę i jest zatankuj pojazd. Ale jaja, no także ludziska w tym momencie to możemy przerwać tą audycję i tak pada dysz i tak już nie ma. No i widzicie, to jest to właśnie, że co chwilę się paliwo kończy, nawet w takiej sieczkarni. O, no, także się dzieje, także teraz sobie dalej działamy i pod tym filmem będzie save w opisie na 400 godzin, bo już na pewno przebiliśmy. Także lecimy sobie po grubości, rozwijamy się mocno i mamy naprawdę mnóstwo pszenicy zasianej, także kilkaset ton pszenicy będzie, tak samo tło słomy od cholery. Także będzie się działo, pieniążki będą kolejne zarabiane, jak widzicie tutaj tu krowy, tu świnie, tu tamto. Będziemy sobie lecieć z tematem, także trzymajcie się, miłego tygodnia, na razie, cześć! Cześć! Tutaj, a to będzie 20. A to nie, to za 2 tygodnie wakacje. Dobra, to dziś.